No to zaczynamy kolejny dzień w Ambato. Tutaj stragany się już rozstawiają powoli. Znowu będzie wielkie targowisko. Troszkę pada deszcz, ale cóż tam. Owoce, warzywa. No i pada, pada deszcz. I oczywiście wielka hala Mercado, targowisko z sukami, warzywa, owoce, a tutaj są właśnie te wyciskane soki. Na górze jakieś ubrania. Wielka hala Mercado. I za dolara taki soczek z kokosa, ale chyba jest słodzony niestety. Tak smakuje, jakby był słodzony. To miasto to jest jedno wielkie targowisko. Tutaj jest kolejna hala Mercado Central. Te się ludzie rozstawiają na zewnątrz. I oczywiście w środku zaraz zobaczymy, co tam słychać. Tak hala wygląda od środka. Mercado Central. Tutaj pierwsze piętro oczywiście sok jak zwykle. Wyciskane na świeżo. I już kolejna mieszanka, jakaś zielona tym razem. Nie wiem, co jest zmieszane, ale jest dobre. Bo jest chyba posłodzone troszkę. Tam mleko jest skondensowane. I chyba jest kiwi i awokado. A przede mną już punkt widokowy Rejas. Tutaj na każdej ulicy od rana toczy się już handel uliczny. Wszystkie ulice są pełne. To po prostu miasto wygląda jak jeden wielki bazar. Jeden wielki bazar. A ja już powoli zbieżam na punkt widokowy Reloj Ambato. Hałas teraz, jeżdżą, ale co tam? Trąbią. Dobra, idę do góry, mam zadyszkę. Mam taką zadyszkę, jakbym miał chorobę wysokościową. Dobra. Ale co tam, schodami do góry się jedzie. Schodami do góry. Na Reloj Ambato. Torre de Reloj. Wzgórze o nazwie Reloj. Zegarem i przepiękną panoramą na miasto. Powiem wam, że to jest taki kontrast. To jest tutaj taki kontrast z tym punktem widokowym, z tym nowoczesnym zegarem. Tutaj pranie, ktoś tam mieszka. Zegar wielki, szklany. A tam już miasto. Świetny widoczek stąd. Ambato. Ambato? Chyba Ambato. Znowu mi uciekła nazwa miasta, w którym jestem. Tak, to jest chyba Ambato. Za mną piękna panorama na miasto. Zobaczcie. Tam oczywiście katedra. I główne ulice miasta, na których to toczy się życie handlowe. Jeden wielki bazar. Jeden wielki bazar to miasto. Teraz zobaczcie na to. W dole płynie rzeka Rio Ambate. A tutaj takie piękne indiańskie graffiti. Ale tutaj jest klimat, taki kurczę, naprawdę typowy już chyba właśnie dla południowej Ameryki.
Tutaj jaki kontrast, nowoczesny dom i z tyłu na wzgórzu stare budynki. A teraz zobaczcie, jak tam ludzie mieszkają na dole. Straszne. Ludzie chodzą i grzebią po śmietnikach. Ja tego filmować nie będę. Ale za to tutaj jest pomnik upamiętniający jakiegoś ekwadorskiego kierowcę rajdowego. Luis Loco Larrea. Loco, czyli zwariowany. Żeby nie było, że to miasto to tylko jedna wielka dziura i slumsy, to już tutaj przede mną ogród botaniczny. Mnóstwo kaktusów. Jardín Botánico Atocha. Po prostu kosmos te kaktusy. Po prostu kosmos. Oj, powiem wam, że bez hiszpańskiego to właśnie takie oczy tylko. Oni tutaj w ogóle po angielsku nie mówią nic. Zero. Ale za to mają fajne kaktusy. Wstęp tylko $1, czyli $1. A tutaj takie palmy olbrzymie. Olbrzymie palmy. Park jest bardzo duży, ten ogród botaniczny. On się tam ciągnie, ponieważ szedłem wzdłuż płotu i szukałem wejścia. Kaktus oczywiście za mną. Tutaj jakieś muzeum. Ptaszki ćwierkają. Instagramowe miejsce. Przyznam, że bardzo ładnie ten park jest zrobiony. Tu mam jakąś starą karocę. Tam fajne murale. Bo jakaś impreza jest. Nie wiem, co to będzie. Coś tam filmują. No coś się szykują, widzę. Oj, będzie jakaś imprezka dzisiaj wieczorem. Kaktusy, palma. Mnóstwo kaktusów. I uwaga, tutaj jest jakieś zejście na dół. Trzeba to sprawdzić, dokąd to prowadzi, wzdłuż tej plątaniny kaktusów. Jakby dżungli. Ależ plątanina. Taki miks. Ten wąż wygląda. Jest mój przyjaciel lisek, czy piesek. Chodzi za mną cały czas tutaj. Tak, ty właśnie. To chodźmy dalej. Ależ plątanina. Co tam, burek? Te kaktusy wiszą jak jakieś liany. Ach, i to tyle tylko. Chociaż tutaj jeszcze. Zobaczcie to jak z filmów o obcym.
tamci ludzie mieszkają na zboczu góry w takich chatkach zbytych z desek, z blach, a tutaj przy ulicy sprzedają jedzenie. Niektórzy warunki mają straszne. Jak widać, zrobiła się elegancka pogoda. Słońce wyszło, już nie pada tak rano. Jest super ciepło teraz. Dolares, dolares. A tam już targowisko gdzieś. Znowu. Ambato jest stolicą regionu Tungurahua. Tungurahua jest to także nazwa wielkiego wulkanu, który tutaj jest w pobliżu. Bynajmniej to nie jest ten. I oczywiście ten wulkan nie jest czynny. On musi gdzieś tam po drugiej stronie, gdzieś tam, z górami, za lasami. A z drugiej strony to może i ten. No właśnie się pojawia za chmurami tam daleko na horyzoncie, ale to słabo widać teraz. Wyczaiłem teraz fajne miejsce widokowe. Tam na horyzoncie jakieś wulkany, ale są pochowane za chmurami niestety. A tutaj kaktusy. I na dole jakieś osiedle tam takie dziwne. Robotnicze chyba. Jakieś hale wielkie targowe są. Targowe, produkcyjne. I domki. Miasto Bazar, po prostu miasto Bazar. Przez megafonu leci, jest nagrane i w kółko leci, żeby kupować. Za dolara, wszystko za dolara. Jest megafon. Tam teraz na horyzoncie widać wulkan. Cało śnieżony. Tylko jeszcze nie wiem, który to jest. Chyba nie jest ten najwyższy wypadł rzeczy Chimborizo. Sprawdzę później i napiszę. I z tego miejsca już kończę ten odcinek. Jest po 18, czyli po prostu robi się w Ekwadorze ciemno. To jest słońce wstaje o 6 rano i zachodzi po 18. I tak przez cały rok. Ambato. Także cóż, adios. Yeah.
dolar, dolar. Dolar, dolar.